Uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. W pierwszym czytaniu z Księgi Rodzaju mamy scenę po grzechu, pierwszym grzechu rodziców, kiedy ukrywają się oni przed Bogiem, Bóg ich znajduje, prowadzi z nimi dialog. Dialog, w którym zrzucają po prostu winę jeden na drugich, Adam na Ewę, Ewa na węża, węża. I tu pojawia się bardzo ciekawy motyw, czemu wąż zrobił to, co zrobił. Przecież Biblia mówi, że wszystko, co Bóg stworzył, było dobre, było bardzo dobre. Nie ma mowy o stworzeniu zła. Co więcej, wąż jest nazwany stworzeniem, które Bóg stworzył, jednym z najbardziej przebiegłych. Ale to przebiegłe stworzenie Boże, inteligentne stworzenie Boże, ono mówi kłamstwo. Ono powiedziało kłamstwo, wprowadziło kłamstwo, kłamstwo w świat Ewy. Kłamstwo, bo mówi, że jeśli zjecie ten owoc, no to będziecie jak bogowie, nie pomrzecie. Czy trzeba nam diabła, żeby zgrzeszyć? Czy trzeba nam diabła, żeby być przeciwko Panu Bogu? Niekoniecznie. Niekoniecznie nie trzeba nam diabła, żeby się zatruć pokarmem. Wystarczy, że niewłaściwe jedzenie włożymy do ust i się zatrujemy. Grzyby są Bożym stworzeniem. Ale one kłamią w tym sensie, że kłamią na temat naszego pożywienia, naszego zdrowia. Uwierzyć im, to znaczy je zjeść. Uwierzyć im, to znaczy spożyć sobie śmierć. Kiedy na początku wszechświata Pan Bóg był sam i kiedy stworzył najpierw aniołów, nie było diabła, nie było szatana. Kto więc skusił szatana, że został szatanem? Jaki diabeł mu odpowiedział, żeby zbuntował się przeciwko Panu Bogu, skoro nie było diabła? Miał niesamowite środowisko wzrostu. Był Pan Bóg, aniołowie, sama miłość. Okazuje się, że nie trzeba diabła, żeby stać się diabłem, że nie trzeba szatana, żeby go posłuchać, żeby zrobić coś złego, że sama możliwość wyboru czegoś, co jest dla mnie szkodliwe, ta możliwość sprawia, że ja cierpię, że ja robię sobie krzywdę. Uderzamy się o głaz, przewracamy się o ziemię, o kant czegoś, jemy coś, co nie jest zatrute. To nie jest diabeł, to nie jest szatan, ale to jest szkoda, która może nas nawet doprowadzić do śmierci. Chodzi o to, żeby w życiu zrozumieć, że ja nie mam zwalać winy na węża, ja nie mam zwalać winy na Ewę, na kogoś innego. Ja nie mam prawa zwalać winy na to, że głaz wystaje, czy krzew, czy jest zimno, więc zmarłem. Ja tak naprawdę muszę się uczyć mądrości życiowej. To znaczy muszę się uczyć, czy to, czego słucham, czy to, czym się karmię, daje mi życie, czy przynosi śmierć. Czy daje mi życie, czy przynosi śmierć? Od mojej mądrości, roztropności, od mojej rozwagi zależy tak naprawdę, czy ja przeżyję w kontakcie z tym światem i z innymi stworzeniami, czy ja nie przeżyję, bo zacznę umierać. Psalmista mówi, śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda. I dzisiaj rzeczywiście w uroczystość niepokalanego poczęcia trzeba powiedzieć, to jest cud. To jest cud, stworzenie kobiety, która jest niepokalanie poczęta. To jest cud. Pan Bóg może taki cud uczynić, tak jak może uczynić, że Maria zajdzie w ciążę za sprawą Ducha Świętego, tak jak jednym słowem Pan Bóg może stworzyć świat, może uczynić cud. I może w życiu nam brakuje takiej wiary w to, że Pan Bóg czyni cuda. No, naprawdę, że czyni cuda i pewne rzeczy nie da się wytłumaczyć. Chleb zamienia się w ciało, wino zamienia się w krew. To jest cud. To jest cud. Życie to nie tylko rzeczy przewidywalne, to nie tylko rzeczy logiczne. Życie to również wydarzenia, które są cudem. W drugim czytaniu z listu świętego Pawła, apostoła do Efezjan, dowiadujemy się, że w Chrystusie Bóg nas wybrał przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Bóg Cię wybrał. Bóg mnie wybrał. Bóg znał nas, kiedy myśmy jeszcze nie znali siebie. Bóg znał nas, zanim jeszcze rodzice nas chcieli i poznali. Bóg chciał. Jakim nas chciał? Chciał, żebyśmy byli święci i nieskalani. To jest pragnienie Pana Boga, żebyś był święty, żebym ja był świętym, żebyś był niepokalany, żebym ja był niepokalany. To jest pragnienie Boga. Nie chodzi o bogactwo. Nie chodzi o to, żebyśmy nie wiadomo ile rzeczy robili. Chodzi o to, żebyśmy byli świętymi. I może za bardzo tą świętość przerzucamy na barki tych, którzy powinni być święci, albo na barki niektórych jakichś gigantów historii, jak Matka Teresa z Kalkuty, a zapominamy o tym, że to jest nasze powołanie, pierwsze powołanie. Chcę być w życiu świętym.
bardziej niż zdrowy, bardziej niż bogaty, bardziej niż dobrze ustawiony, bardziej niż żonaty, niż mężatka, bardziej niż posiadająca dzieci. Moje pierwsze powołanie jest powołanie do świętości. Do tego, żeby być święty, święta, nieskalany, nieskalana. Ewangelia opowiada nam o zwiastowaniu, absolutnie znana przez wielu z nas i wiele razy omawiana. Bardzo mi się podoba ta różnica, dlaczego Maryja nie rozumie, miesza się na słowa anioła, pyta, jak to ma rozumieć i nie zostaje ukarana. Nie zostaje ukarana, ale anioł jej spokojnie tłumaczy. A kiedy Zachariasz, kapłan, otrzymuje objawienie, że urodzi mu się syn, no nie tłumaczy mu spokojnie anioł, ale za to, że nie dowierza, za to, że zachowuje się tak, jak się zachowuje, zostaje w pewnym sensie ukarany tym, że nie będzie mógł mówić aż do narodzenia syna. Dlaczego kapłan jest ukarany, a dlaczego Maria nie jest ukarana? Bardzo mi się podoba to tradycyjne wytłumaczenie, które mówi, no bo Maryja miała 12-14 lat, była małą dziewczynką, no to może nie rozumieć. Natomiast kapłan, starzec Zachariasz, raz, że był stary, dwa, że był kapłanem. Jak się trochę lat przeżyje, jak się jest na tym miejscu, na którym się jest, no to się powinno rozumieć. To się powinno rozumieć. Także miejmy wyrozumiałość dla tych, którzy jeszcze nie muszą rozumieć, albo no są za młodzi, czy nie mają takiej okazji, żeby rozumieć. A z drugiej strony, no miejmy tę świadomość, że po to się starzejemy i po to też słuchamy Słowa Bożego, żeby być coraz mądrzejsi, a nie coraz bardziej niedowierzający. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.